Jest z nami Bartłomiej Kurczewski po MMA Tak 3. Witam Cię. Witam. Tam jest bardzo późna pora, więc jakby coś nie wyszło. Ja bym powiedział, że jest wczesna, nie późna. Wczesna, późna, obojętnie. Tak, takie pierwsze odczucia a propos walki z Damianem Pronobisem, bo on dosyć dominował ten początek walki siłowo, no jednak ta jego baza sportów siłowych wzięła górę na początku. Oczywiście, czy tak dominował siłowo? No, raczej nie odczuwałem tego, żeby dominował siłowo. Raczej ja za bardzo troszkę się pchałem do przodu i tam rzucił mi biodro raz i... No ale zaraz tam wyszedłem z tej bocznej, także siły za bardzo tak nie czułem. Pierwsza walka, ale w sumie nagrodzona bonusem przez Dariusza Cholewę, więc jak się z tym czujesz? No, za poddaniem oczywiście. No bardzo dobrze, na pewno bardzo dobrze. Tak pierwszy raz udało mi się poddać kogoś na zawodowych występach, więc jestem mega zadowolony. Myślisz, że taka wygrana w takim imponującym stylu i jeszcze nagrodzona tym bonusem, że jest szansa na przykład, że na następnej gali MMA tak byłbyś już tam wyżej, nie tam, na tym undercardzie? No to chyba już wszystko zależy od organizatora, tak? Mhm. Ja jestem chętny, tak? Gala bardzo fajna, także na plus. Dobra. A było coś takiego, co zaskoczyło Cię w ogóle u Twojego przeciwnika? Co mogło mnie zaskoczyć? No na pewno ten rzut, tak? Przez biodro, tak, zaskoczył mnie ten, tak? Na pewno. A jakbyś mógł powiedzieć tak oryginalnie, jaki był gameplan na walkę, bo to różnie wychodzi. Generalnie, no co? Jaki był gameplan? No albo go poddać szybko, albo znokautować. Pierwszy miałem go znokautować. Nie udało się, tak, więc udało się go skończyć w parterze. Była taka sytuacja, że otrzymałeś kopnięcie w krocze i natychmiast jak się rozpoczęła walka, oddałeś. Czy to było takie celowe, czy przypadek? No, bardzo przypadek. Nawet nie wiem, czy trafiłem go w to krocze. Wydaje mi się, że trafiłem go w udo. Na pewno nie było to zamierzone, tak? W ostatnim momencie przesunął. Nie, chciałem kopnąć low kicka. Zawsze tam staram się te low kicki wewnętrzne kopać i to akurat... Po tym kopnięciu jest duże prawdopodobieństwo, że można trafić to krocze, a że tak wyszło, no to kolej losu jakaś, tak, że akurat po jego kopnięciu, uderzeniu, bo to on uderzył, tak, ja kopnąłem, tak, w krocze, ale to nie było na pewno zamierzone z mojej strony, tak jak i z jego, tak. Dobra, ja myślę, że o godzinie 6 rano wystarczy tego PR-u, co? No chyba tak. Dzięki bardzo. Dzięki.